Dzień dobry, witamy Was serdecznie i cieplutko po krótkiej przerwie. Nie było nas kilka dni dostępnych. Graliśmy super fajny turniej. Szykujemy się do kolejnego i chcieliśmy mocno pogratulować zwycięzcom wczorajszego pucharu. My dzisiaj jesteśmy na Miedziano. Solidaryzujemy się z naszym przyjacielskim, kochanym klubem. Gutek. Cześć. I moja Nusia. Cześć. No i tatuś dzisiaj też jest na pomarańczowo. Och, aż nie, tak przegubu nie skręcę, ale wierzcie mi, oglądaliśmy finał, słuchajcie, z poślizgiem, bo Gutek miał trening i nagraliśmy na dekoderze i tak się nam nagrało. Karnych akurat nie zobaczyliśmy. O właśnie, nagrało nam się tak, słuchajcie, że akurat jak szedł pierwszy bilek wykonywać rzut karny, to nam przerwało. I u szczytu emocji Gutkowi myślałem, że uszy wyszczelą. Tak bardzo chcieliśmy. Jeszcze nigdy nie widziałem. No kochani, generalnie powiem tak, no naprawdę gratulujemy Zawiszy. Fajny spektakl. No, no szkoda, bo powiem jako ciekawostkę, Zagłębie jest pierwszym klubem w historii Pucharu. Taką informację słyszałem, że nie straciło bramki i nie wygrało pucharu. No bo bramki traciło tylko w karnych, nie? Także no karne to są loteria. Niestety nam się nie udały. Kochani, dzisiejszy odcinek nie otwieramy żadnych boksów. Właśnie przede wszystkim z gratulacjami i z pocieszeniem dla sympatyków Zagłębia, że no głowę do góry, trzeba walczyć. Teraz mamy poważniejsze cele, zostać w ekstraklasie. Właśnie mamy tutaj naszego Czotrę, który przestrzelił. Nie widzieliśmy karnych, nie wiemy, czy to było do obronienia. Natomiast Kaczmarek to świetny bramkarz. Dam zbliżenie, jest moim ulubieńcem, zdecydowanie go lubię. Kluby są zaprzyjaźnione, cieszymy się, że puchar został w rękach przyjaźni. Także jeszcze raz Zawiszą bardzo, bardzo gratulujemy. I teraz kochani, przejdziemy na chwileczkę do naszego konkursu, bo taką ciekawostkę Wam powiem. Poprzedni konkurs Atletico Madryt, jedna osoba trafiła wynik, nie wpisała strzelców, ale słuchajcie, tak naprawdę wpisać strzelca to jest dodatkowe utrudnienie, bo Was jest dużo i dlatego boimy się, jak te nagrody potem podzielić i liczymy, że może się komuś uda, ale wierzcie mi, że to będzie Mistrzostwo Świata. Jeżeli w którymś z naszych konkursów ktoś z Was trafi wynik i strzelca, to jest absolutnym mistrzem. To bukmacher czeka, no niesamowita sprawa. Natomiast powiem Wam, kochani, że trafił nasz przyjaciel, Patryk Wnuk. Wy? Nie, możemy Wnuk, bo na konkursie z imienia i z nazwiska, kochani, startowaliście jako komentarze. I Patryk, wyobraźcie sobie, że trafił wynik 3-1 dla Atletico w świątyni Chelsea, przy jakby nie było, przy jednym z najlepszych trenerów świata. Także gratulujemy odwagi, pomysłu. Nie wiem, czy to fart, czy się udało, no ale Patryk wygrał, kochani. I teraz tak, nie mamy drugiej osoby do losowania. Patryk nie zbiera kart, jest naszym sympatykiem. Razem jeździmy na Zagłębie. Jesteśmy przyjaciółmi w Realu. I bardzo Cię, Patryczku, pozdrawiamy. Pozdrawia Gucio. Pozdrawiam. I pozdrawia Nusia. Pozdrawiam. I myślę, że Patryczku, przy najbliższej okazji po prostu zaprosimy Cię na loda. W ramach tego, że nie zbierasz kart, to nie będziemy Ci losować saszetek. I tak bym chciał nawiązać do poprzednich dwóch turniejów. Turniej Real Madryt, Bayern, jeszcze się na chwileczkę zatrzymam. Także jeszcze raz, Patryczku, bardzo Ci gorąco gratulujemy. Real Madryt, kochani, no to sami widzieliście, tam trafić to można było, nie wiem, chyba ozłocić się, gdyby ktoś przewidział taki wynik. Nawet najwięksi optymiści, powiem, myślę, nie wierzyli w taką historię. Natomiast nasz wczorajszy finał, uwaga kochani, nie było oszałamiającej frekwencji, natomiast kilku z Was się zabawiło i dwie osoby trafiły, słuchajcie, wynik. Co prawda nie wskazali zwycięzcy, napisali 0-0. Te osoby, kochani, to jest Ewelina Czubakowska i Dawid Kot. Gratulujemy Wam remisu na 0-0. Mówię, szkoda, że nie wprowadziliście nas w końcową informację, kto wygra. Guciu, teraz weź nożyczki. Przygotujemy, słuchajcie, dwa do losowania i pomiędzy Wami rozlosujemy taką nagrodę pocieszenia. Saszetkę Ekstraklasy, kochani. Nową, zamkniętą. Nie, rozmawiamy o Ekstraklasie. Tym razem, Gutku, będzie Ekstraklasa, bo to jest... tak, bo graliśmy Puchar Polski i my dzisiaj przy tej Ekstraklasie jeszcze chwilkę zostaniemy.
Gutek szykuje nam tam, słuchajcie, te nasze kartki. Ja w dwóch słowach tylko powiem, słuchajcie, nawiązując do naszego turnieju, było naprawdę super. Wrzucaliśmy wczoraj cały dzień filmiki oraz z dekoracji, z żonglerek Gutka. Nie wiem, czy wiecie, przypomnę, Gutek, zobaczcie, wyżonglował nagrodę główną. Tam jest filmik z dekoracji od pana Cezariusza. Dostał piękną nagrodę, taką piłkę selektę. Powiem wam, że śpi od dwóch dni z nią. Nie chciał w ogóle z niej iść na dwór. Wczoraj ją wziął troszkę na trening. I to będzie chyba pierwsza piłka, którą chce myć. Tak, Tuśka już jest z koszyczkiem przygotowana do losowania. Ja A Guciu dzisiaj losuje, tak? Ostatnio losowała Pysia, to dzisiaj losuje Guciu. Także kochani, no co jeszcze wam powiem, na tym turnieju no super frekwencja, świetna organizacja, naprawdę dzieciaki bawiły się przednio, mieliśmy fajnych gości, dwie drużyny z Niemiec, zresztą zapraszam do relacji na stronie, KS Talent jest fajna, obszerna relacja, natomiast na stronie naszej Gucia są filmiki z karnych, z dekoracji, kilka meczy wrzuciliśmy. Może dzisiaj nagramy jakiś meczyk, jak pogoda pozwoli. Nie wiem, czy wiecie, szykujemy się do kolejnego turnieju. Mamy taki troszkę maraton. 3 turnieje w 4 dni. Zobaczymy, jak nasz Gutek to udźwignie, ale jesteśmy dobrej wiary. Kochani, szykuje Gutek losy. Pierwszy los już mamy tutaj. Odkładamy go do koszyczka. Uwaga. Mamy drugi los. Przygotowane, odkładamy go do koszyczka. Teraz, kochani, maszyna losująca robi bęben. Ktoś z was będzie szczęśliwym posiadaczem saszetki. A przy okazji, kochani, gorąco namawiam do wymiany, żeby, żeby po prostu no, nie szkoda było naznaczyć. Wymieszaliśmy, już nie wiadomo, kto jest kto. I teraz, żeby było sprawiedliwie, zrobimy jeszcze inaczej. Nusia bierze jedną w jedną rączkę, drugą w drugą rączkę. Jeden do jednej rączki, drugi do drugiej rączki z tyłu. Z tyłu. Mamy dzisiaj, mówię, miedziano, żeby troszkę was osłodzić. No i Gutek, prawa czy lewa? Ta czy ta? Czy ta? Lewonożna, praworęczna. Czyli? Lewa. Lewa. Nuśka daje lewą. I uwaga, komisyjnie, kochani, z lewej rączki czytamy. Prawa, lewa. Super. Dawid Kot. Dawid Kot. No Dawidku, gratulujemy ci saszetki. Natomiast w tym momencie saszetkę wylosuje ci Tusia. Proszę Tuśka, jedną z tych saszetek wylosować Dawidkowi, obyś tam trafił top mistrza, albo chociaż jakiegoś dobrego świecaka. Ta saszetka, Dawidku, trafia do ciebie, także natomiast pięknie gratulujemy jeszcze raz koleżance Ewelinie, zapraszamy na kolejne konkursy. Słuchajcie, zrobimy potężny konkurs na finał, na Real Atletico z fajnymi nagrodami. No głupio, nie głupio, piękny futbol pokazały te dwie ekipy, nie? Także, kochanie, losowanie mamy zakończone. Słuchajcie, chcieliśmy zrobić piękną scenerię, przygotować nasze studio filmowe, ale jesteśmy ciągle zapracowani, do tego jeszcze te turnieje. Także pracujemy w otoczeniu, słuchajcie, przesyłek pootwieranych, ale nie pozakańczanych. Słuchajcie, ktoś nas ostatnio chciał troszkę chyba sprowokować i gdzieś nam tam rzucił, że my nie dbamy o karty. To nie jest, kochani, tak, że nie dbamy o karty. Nasze kolekcje, zobaczcie, są ładnie poukładane. To są karty akurat z Ekstraklasy, o nich chwilę dzisiaj chcę porozmawiać. Tu są, zobaczcie, ładnie w folijkach bramkarze. Herby zafoliowane jeszcze w oddzielnych, czyli te takie, powiedzmy, najbardziej wartościowe karty mają swoje jakby dodatkowe ochronki. Zobaczcie, jest dwóch kluczowych, ładnie zapakowanych pleckami. Natomiast to, w jakim stanie wy przysyłacie te karty i one potem tutaj w takim troszkę nieładzie, tak, troszkę w takim nieładzie są artystycznym, to bardzo często jest wynikiem tego, że po prostu one w takiej formie do nas trafiają. I teraz my, dopóki jakby nie zrobimy z wami takiej końcowej wymiany, czyli tu nam przysłał kolega masę bazówek, zdaje się, że ze 150, i teraz musielibyśmy znaleźć jakiś wspólny punkt, który i nas, i kolegę zadowoli. I w momencie dopiero, kiedy ta przesyłka zamienia się już w konkretną wysyłkę, my zajmujemy się pakowaniem tego. Natomiast nikt na tym stole nie je obiadów, zapewniam was. To nie są karty z kotletami. Właśnie obiecaliśmy mamie oddać stół, ale mamusia jest cierpliwa. Nie ma jej tutaj. Natomiast, kochani, dbamy o karty bardzo. Bardzo, bardzo jesteśmy pasjonatami kart i to różnych edycji. Tak, córciu? Ja idę.
Znaczy, córcia idzie, jeszcze jedną rzecz pokazać. Nadusiu, chodź, chodź, kochanie, bo córcia nam odchodzi, a to jest dzisiaj naprawdę luźny odcinek. Kochani, moja córcia bawi się takimi naklejkami, tak? To są naklejki z jakiej serii, Misiu? Co to jest? Naklejki Monster High. Słuchajcie, mamy tutaj powtórki Nusi, również pięknie, zobaczcie, ładnie spięte gumką, niezniszczone, rogi są piękne, my naprawdę o te rzeczy dbamy. Tusia ma już troszkę rzeczy powklejanych, troszkę brakuje, także jak wasze rodzeństwo, czy wy zbieracie takie naklejki, my bardzo chętnie takie naklejki dla Nadusi też przyjmiemy. I teraz Nadusia już nasza ucieka, a my z Guciem, słuchajcie, jeszcze mamy 3 minutki. Gdzie ty mi to spakowałeś? Mamy 3 minutki, kochani, żeby nawiązać do tej naszej ekstraklasy. Konkurs przeprowadzony. Ja przypomnę dla tych z was, którzy nie oglądali pierwszych odcinków. Z nami jest dzisiaj jeszcze piłka Zagłębia Lubin, którą podpisywaliśmy, kiedy Bajor był jeszcze trenerem. Tu jest ptak 30, czyli nasz bramkarz, słuchajcie, w tamtym czasie. Ciężko mi niektóre rozczytać podpisy. Na pewno wiem, że rozczytamy... Tak, tu jest Adrian Błąd, zobaczcie, 24 numer. Czyli Adrian wczoraj w ogóle miał taki mecz życia. Miał wejście na koniec meczu. A wiecie, że w Zawiszy zdobywał króla strzelców w pierwszej lidze. Tu Guciu odszukał Szymka Pawłowskiego. Tu jest Chorwat, nie Chorwat, już chyba nie było Chorwata jeszcze wtedy, już albo jeszcze. Naprawdę, kochani, kiedyś poświęcimy więcej czasu, żeby przypomnieć sobie, kto tutaj jeszcze jest, dlatego że mamy piękne zdjęcie ze strony Zagłębia Lubin. Tam tato, oni nam sami się podpisywali. Tak, tak, no absolutnie sami. Mamy piękne zdjęcie na stronie Zagłębia Lubin, gdzie Guciu jeszcze malutki na rękach u Michała Bajora i u mnie. Byliśmy na czołówce właśnie z tą naszą piłką z autografami. Wywalczyliśmy to zaraz na inaugurację rundy. Natomiast, kochani, teraz tak. Chcieliśmy zrobić jeszcze jedną rzecz i króciutko dosłownie. Mamy tutaj ekstraklasę, bo przy ekstraklasie cały czas jesteśmy na świeżo po pucharze w Polski. Zobaczcie, to jest nasza cała Krakowia, całe Zabrze. Kartkujemy. Jagiellonia Korona jest cała. Tu mamy, słuchajcie, całego Lecha. Całą Lechię Gdańsk, jest cała Warszawa, Guciu kartkuje, jest Piast, jest całe Podbeskidzie, mamy Pogoń z Ruchem caluteńkie, słuchajcie, Śląsk Wrocław jest caluteńki, w naszym albumie jest również Widzew caluteńki, słuchajcie, Wisła Kraków jest też caluteńka, Zagłębie nasze caluteńkie i Zawisza jest też caluteńka. Słuchajcie, i z ulubieńców mieliśmy caluteńką, ale właśnie Gutek mówi jednego, bo oddaliśmy, słuchajcie, Okaciego naszemu przyjacielowi na ostatniej wymianie. Także jeżeli komuś z was Okaci zalega, z przyjemnością przyjmiemy. Kochani, i tak do końca. Mamy już kompletny album z Ekstraklasy. Natomiast wiecie, jak z nami jest. My jesteśmy już na jakby kolejnym takim etapie wymian. Czy Gutek mi... Tak, zobaczcie, jakie są limitki. Być może ktoś z was ma limitkę, której nie mamy tutaj. Jest Papadopoulos, jest Pawela, Korzym, Danch, Kupisz, Murawski, Małecki, Wiśniakow, Kosecki, Andradina, Podgórski, Mila i Deleu. Jeżeli macie jakąś limitkę, której nie mamy, również uśmiechamy się. Chciałem wam pokazać jeszcze, jak bardzo styrany jest nasz ten album. Niektóre są niepozaznaczane. Słuchajcie, myśmy to jako pierwsze rozpoczęli zbierać. Ja kiedyś wrzucę zdjęcie, jak to się zaczęło, że zaczęliśmy zbierać. Tak. I kochani, zamykając, bo to będzie jeden film na dwa dni, będziemy potem wrzucać zawody. Tak, pokażemy wam. Mili nie mamy. Pokażemy wam, kochani, nasz najnowszy nabytek, album 12-13, który również, trzymaj Guteczku, bo on odbija, jest nowy, który również rozpoczynamy zbierać. No tutaj nasze braki są jakby wielkie, spore, tutaj jest duże pole do popisu, także zapraszamy was, kochani, przy okazji tego naszego wczorajszego pucharku. Tak. Dzisiaj przegadujemy się z Guciem, wiecie, o czym to świadczy, że stęskniliśmy się bardzo za wami, nie wiem jak Gutek. Ja bardzo, dlatego właśnie nawijamy we dwoje. Myślę, że macie sprzęt w stereo, jednym uchem będziecie słuchać Gutka, drugiego nas. Jak kartkuję właśnie tutaj ten album, żebyście widzieli, że tu jeszcze naprawdę są spore, spore braki. My dopiero rozpoczęliśmy. Limitek mamy chyba dwie na razie. Mamy Wukowicza i Piecha. I od razu muszę powiedzieć, że mamy tego powtórki. I teraz zobaczcie, tu jest kilka naszych powtóreczek, które dopiero się zaczynają z
stąd, także to są początki. Jeżeli ktoś z Was, kochani, to zbiera, bądź zbierał, bądź będzie chciał zbierać, gorąco polecamy, gorąco zachęcamy. I ostatnia minutka nam została, już nam nie została, kochani. Zobaczcie, tylko mamy sporo kart z ekstra klasy 13-14. Zapraszamy do uzupełnienia Wam kolekcji. Skończyliśmy Kubie Pietruszyńskiemu całą kolekcję. Jeszcze tam zostało nam chyba jedna bądź dwie karty dla niego dosłać. I cały album. I Zuni będziemy też pomagać skończyć. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany również skończeniem kolekcji, to polecamy się. Zobaczcie, są limitki na powtórkach. Ja tam już pojedynczych kart, bo nie chcę ze wciągać. Guciu nie chce wyciągać, ale wiecie, nie ma, jesteśmy przekupni. Żartuję. Słuchajcie, szykujemy się do turnieju Trzymajcie Paluch, no, w tej miłej takiej scenerii ze zwycięzcą naszego konkursu. Żegna się z Wami Gucio i tatuś. Do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku.